Agnieszka Holland używa kłamstwa, używa hejtu, używa nienawiści wobec Polski, polskiego munduru. Na Zachodzie mówi, że to są fakty, ale szanowni państwo, wszystkie te sprawy są całkowicie wymyślone. I one, bez względu na to, z kim rozmawiamy, jak o jakiej wrażliwości, to żaden Polak nie jest w stanie zrozumieć, jak można tak napluć na polski mundur. I w mojej ocenie, szanowni państwo, Agnieszka Holland dokładnie zachowuje się tak, jak zachowywała się piąta kolumna. Piąta niemiecka kolumna. I w mojej ocenie Agnieszka Holland jest taką rosyjską, putinowską piątą kolumną. Taką osobą, która wpisuje się w tą propagandę Kremla. Bo dzisiaj właśnie propaganda Kremla triumfuje, że znalazła obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który nakręcił film, którym można powiedzieć śmiało, jest filmem, który jest napisanym w Moskwie czy na Białorusi. Tak dokładnie on po prostu wygląda. Bo tak chce kremlowska propaganda postrzegać Polaków i widzieć Rzeczpospolitą Polską. Jako degeneratów, jako pijaków, jako ludzi, którzy nie mają serca. Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. Jestem dumny z funkcjonariuszy Straży Granicznej, jestem dumny z polskich policjantów, jestem dumny z funkcjonariuszy Służby Więziennej, jestem dumny z żołnierzy Wojska Polskiego, jestem dumny ze wszystkich tych, którzy noszą polski mundur, również leśników. I szanowni państwo, bez względu na to, jakie mamy poglądy, apeluję, nie idźmy na ten film, nie oglądajmy tego filmu. Właśnie dlatego, żeby tacy młodzi ludzie jak pan Kamil tutaj z Sopolskiej Szkoły Zawodowej miał prawdziwy obraz Rzeczypospolitej, bo jest dumny z tego, że jest Polakiem. I to, co zrobiła Agnieszka Holland, dzieli Polaków całkowicie niepotrzebnie i wpisuje się w narrację naszych wrogów i przeciwników. Po to, szanowni państwo, i dzisiaj ta teza pana ministra Zbigniewa Ziobry jest chyba najtrafniejsza, po to, żeby uzasadniać wpuszczanie do Polski milionów imigrantów. Nie nawet setek tysięcy, ale milionów, bo o tym coraz częściej mówią. I szanowni państwo, nie ma na to zgody. Dzisiaj stoimy tutaj murem za polskim mundurem, tak jak jestem przekonany wszyscy Opolanie. Bo wśród nas są właśnie funkcjonariusze i Straży Granicznej, i żołnierze Wojska Polskiego. Tutaj w Opolu wielu żołnierzy służyło na misjach międzynarodowych. Mamy szacunek dla polskiego munduru. Mój dziadek był żołnierzem Wojska Polskiego i w 1939 roku walczył z Niemcami. 23 września był ranny. I nikt nie może, szanowni państwo, pluć tak na polski mundur, jak pluje Agnieszka Holland. I poproszę w tej chwili Kamila, tego 17-letniego ucznia, o to, żeby powiedział, co czuje, kiedy widzi takie właśnie obrazki. Obrazki z propagandy dokładnie kremlowskiej, które uderzają w godność Rzeczypospolitej. A ja chciałbym, szanowni państwo, żeby młode pokolenie, które jest wychowywane dzisiaj w duchu patriotyzmu, w duchu szacunku dla drugiego człowieka i w duchu szacunku dla własnej ojczyzny, było wychowane w duchu szacunku dla polskiego munduru. I tak jest. Więc czemu służy ten film? Stańmy murem za polskim mundurem. Absolutnie apeluję do wszystkich, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na wartości, które wyznają, aby naszym wspólnym mianownikiem był szacunek dla naszej ojczyzny. Nie idźmy na ten film, nie chodźmy na ten film. I ta cała działaczka Platformy Obywatelskiej, która chciała zabrać dzieci w drugim liceum ogólnokształcącym na ten film, to jest właśnie postawa, którą powinniśmy potępiać. Wielki szacunek dla rodziców z Kędzierzyna-Koźla za to, że powiedzieli nie. I nie pozwolimy na to, żeby były blokowane takie inicjatywy, jak pójście dzieci na film o prawdziwym polskim bohaterze, Witoldzie Pileckim. Szanowni państwo, nasz głos tutaj, głos żony polskiego żołnierza i głos młodego pokolenia, to jest głos przeciwko szalowaniu polskiego munduru. Ale to też jest głos jedności z polskim mundurem, z ludźmi, dzięki którym czujemy się bezpiecznie. Bo my mamy obowiązek, tak jak oni chronią Rzeczpospolitą i nasze bezpieczeństwo, bronić ich honoru. Proszę pana, ja nie oglądam ani TVN-u, ani Sputnika, ani szkalujących polskie treści, żeby wiedzieć, że to są treści niedobre. Czy słyszeliście państwo kiedyś o funkcjonariuszu Straży Granicznej, jakimkolwiek funkcjonariuszu noszącym polski mundur, który zrobił coś takiego? To jest proste pytanie, bo to jest prawda i fałsz, dobro i zło. Czy słyszeliście państwo o funkcjonariuszu Straży Granicznej, który mówi, że to nie są ludzie, tylko to są pociski i należy ich po prostu tak niegodziwie traktować? Czy słyszeliście państwo kiedykolwiek o takim? Nie.
To jest kłamstwo, to jest propaganda, to jest niegodziwość. I mam nadzieję, szanowny panie, bo pan pracuje w Gazecie Wyborczej, a chyba to kino w ogóle należy do całego koncernu. Już pan nie pracuje w Gazecie Wyborczej, ale pracował pan w Gazecie Wyborczej, to przepraszam bardzo. To dobrze, że pan nie pracuje w Gazecie Wyborczej. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy pracują w Gazecie Wyborczej, to dzisiaj ze względu właśnie na to, że Gazeta Wyborcza tak promuje ten film, po prostu odejdą z pracy, bo taki jest honor Polaka. Nikt nie powinien w Gazecie Wyborczej dzisiaj pracować. Po tym, jak Gazeta Wyborcza... Czy ktoś, kto obejrzy ten film, nie jest Polakiem? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, te sceny są wymyślone. To jest uderzenie w polską godność, uderzenie w strażników, w nasze bezpieczeństwo. Pan, ja i wszyscy my tutaj naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo ci nasi dzielni funkcjonariusze Straży Granicznej 24 godziny na dobę służą Rzeczpospolitej i chronią naszego bezpieczeństwa. I naprawdę jesteśmy im wierni i jesteśmy im lojalność, konieczność oddać i po prostu musimy bronić ich po prostu honoru. Te sceny są po prostu wymyślone. I mam nadzieję, że pan nie pójdzie na ten film. Mam nadzieję, że pan na ten film po prostu nie pójdzie. Po tym, co można zobaczyć po prostu w internecie, po tym, co można po prostu przeczytać.